W tym filmie zobaczymy, jak z podstawowego wykresu funkcji y równy x kwadrat otrzymać różne wykresy innych funkcji kwadratowych. Więc na początek zastanówmy się nad wykresem funkcji y minus k równy x kwadrat. Dla k większego od zera. No więc chyba najwygodniej napisać to w postaci dodać k do obu stron y równy x kwadrat plus k. No, czym się różni jeden wykres od drugiego? To widać, że wartość tej funkcji w punkcie x, prawda, to jest wartość funkcji x kwadrat plus k. No i tak jest dla każdego punktu x, w szczególności w zerze to jest k. Czyli ten wykres po prostu jest wykresem żółtym przesuniętym o k do góry. Czyli kształt tego wykresu jest taki sam. Kształt tego wykresu jest taki sam. I po prostu to jest ta sama parabola, oj, miał być kształt taki sam, ta sama parabola przesunięta do góry o k. Czyli, no jeżeli k jest ujemne, no to wtedy jest w dół, prawda, przesunięta w dół. Dobrze, czyli jeżeli tutaj się pojawia k, to jest, kształt się nie zmienia, wykres zostaje przesunięty o k do góry. Teraz zastanówmy się nad wykresem funkcji y równe x minus jakieś h do kwadratu dla h większego od 0. Prawda? Czyli co, popatrzmy na przykład, gdzie ta funkcja jest 0. No, ta funkcja jest 0 tam, gdzie nawias jest 0, a nawias jest 0 dla x równego h. Aha, czyli mamy gdzieś h i ten wierzchołek tutaj, tej nowej paraboli, będzie w punkcie h. No, gdzie teraz, powiedzmy, ta nowa funkcja czerwona ma wartość 1, prawda? Jeżeli interesuje nas wartość 1, żeby y było równe 1, no to x minus h musi być równe 1, czyli x musi być h plus 1. Czyli widać, że ta funkcja będzie, znowuż kształt będzie miała taki sam, ale będzie przesunięta w prawo o h. Czyli rysujemy tutaj, czyli każdy ten punkt, czyli to jest... Ten wykres powstaje z tego żółtego poprzez przesunięcie o h w prawo, jeżeli h jest dodatnie. Jeżeli h jest ujemne, no to przesuwamy o h w lewo. Może jeszcze na tym rysunku zmieścimy, zastanówmy się nad wykresem y równe minus x kwadrat. No jak on się ma teraz do wykresu tej funkcji podstawowej x kwadrat, no jasne jest, że to jest minus, prawda? W każdym punkcie x wartość jest przeciwna, to oznacza, że ta parabola jest odbita względem osi x, prawda? Czyli to jest to samo, to znowuż kształt jest ten sam, to trochę nie wychodzi ten sam, ale powinien być ten sam, i to jest, czyli to jest y równe minus x kwadrat. Dobrze, teraz może, żeby już nie plątać, tu narysujemy nowy układ współrzędnych. W nim tę naszą podstawową funkcję y równe x kwadrat specjalnie nie rysuję tutaj jednostek, no, chodzi o jakościowy obraz. To teraz zastanówmy się nad wykresem funkcji y równe 2x kwadrat. Jak to się ma do wykresu funkcji? No tak, w zerze jest 0, czyli widzimy, że każdy punkt musimy pomnożyć przez 2. Prawda? Czyli na przykład w punkcie, jeżeli tu jest punkt 1, tu było 1, no to tu będzie 2. Prawda? Czyli przesunął się ten o 1. Natomiast jak już weźmiemy na przykład x równe 4, no to tu było 16, a to jest 2 razy 16, czyli 32. Czyli widać, że to ten wykres tej paraboli będzie bardziej, to będzie taka parabola węższa i bardziej stroma jakby. Prawda? To jest węższa parabola i ona szybciej rośnie. Prawda? To jest 2x kwadrat. No, minus 2x kwadrat, gdyby nas interesowało. Może ten kolor nie jest najlepszy. Weźmy może bardziej kontrastowy. Może ten y równe minus 2x kwadrat. No to teraz musiałbym to odbić, no tutaj
w stosunku do tej zielonej. A to jest znowuż odbite względem symetria względem tej osi. No dobrze, teraz zastanówmy się nad ogólnym wykresem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, prawda? Która się też nazywa postacią wierzchołkową, dlatego właśnie, że łatwo ją narysować. X minus h do kwadratu plus k. Jak jakościowo wygląda ten wykres? No więc widać, że co? Że powinniśmy mieć tak. Powinniśmy narysować sobie wykres funkcji y równe ax kwadrat. Następnie przesuwamy go w prawo o h, no jeżeli h jest dodatnie, no jeżeli h jest ujemne, to w lewo, no w prawo o h. Otrzymujemy wykres funkcji y równe a razy x minus h do kwadratu, a następnie do góry o k. No przy czym jeżeli k jest ujemne, no to interpretujemy przesunięcie do góry o liczbę ujemną, o przesunięcie do dołu o moduł tej liczby, czyli x minus h plus k. Więc może zaprezentujmy te kolejne kroki na wykresie, na jednym wykresie. Czyli krok pierwszy, no mamy powiedzmy tę naszą standardową parabolę x, ax kwadrat. Teraz tak, jeżeli a jest, może tutaj będzie ax kwadrat. Czyli to jest y równe ax kwadrat dla a większego od zera, prawda? Lub też y równe ax kwadrat. I tu jest y równe ax kwadrat dla a mniejszego od zera. Dobrze, następnie przesuwamy w prawo o h. Może to teraz przesuwamy w prawo o h. W ten sposób wierzchołek tej nowej paraboli znajdzie się w punkcie h. Czyli każdy punkt na tej paraboli wędruje o h. Kształt się nie zmienia. Trochę mi się zmienił. Powiedzmy, że tak narysujmy, żeby ten kształt jakoś tam się nie chciał zmienić. Prawda? O h. I następnie do góry o k. No, teraz każdy punkt tego wykresu do góry wędruje o k. Czyli wierzchołek tej nowej paraboli, czyli wierzchołek w punkcie h, k. No jeżeli a jest ujemne, no to analogicznie ten wykres jest przesuwany o h w prawo i o k do góry.